Water Hemisphere to jeden z najpopularniejszych produktów Watermana dostępnych na rynku. W klasycznym opakowaniu watermanowskim mamy instrukcję obsługi, dodatkowy nabój oraz samo pióro. Tutaj wersja w wykończeniu czarnym i złote detale. Tradycyjny klips watermanowski zawsze posiada otwór. W środku jest jakby taki przecięty. Na pierścieniu czytamy nazwę firmy, kraj produkcji, czyli Francja. Koniec korpusu jest tak ścięty równo, natomiast góra skówki pod skosem. Skówka oczywiście zamykana na zatrzask. W tym modelu, w modelach w ogóle Hemisphere, stalówki są stalowe, tutaj pozłacana grubość F i tradycyjny żebrowany spływak. Mimo że stalówki są stalowe, Hemisphere jest słynny właśnie z tego, że dobrze sobie radzi w każdych warunkach. Można powiedzieć, że to taki wół roboczy i te stalówki czasami widać w piórach mocno sfatygowane, ale ciągle jeszcze dobrze się sprawiające w pisaniu. Po odkręceniu korpusu możemy założyć nabój lub tłoczek. Tutaj mamy właśnie tłoczek zwany konwerterem. Oczywiście watermanowski, inne do tych piór nie są zalecane. Po wyjęciu konwertera i porównaniu go z nabojem zwanym uniwersalnym europejskim widzimy, że jest drobna, acz niewielka różnica wielkości przekroju tego otworu, który jest wkładany do środka na upartego. Można włożyć naboje Watermana, te uniwersalne, jednak dla bezpieczeństwa lepiej używać watermanowskich. Próbujmy teraz, jak sobie radzi stalówka. Widać, że to F-ka dość cienka. Powyżej mam próbkę pilota Keplesa F-ki, która jest bardzo cienką F-ką, ale jeszcze powyżej Duofold F Parkera, który jest widać trochę grubszą linią. Stalówka lekko się tam poddaje, ale nie bardzo. Można o dziwo nawet pisać odwróconą stalówką, mimo że nie jest to żadna złota wysokiej klasy stalówka. Pióro jest niewielkie, ale lekkie i dobrze leży w ręce. Nawet można pisać z założonym, o, widać, że trzyma równowagę na dłoni, nie ciągnie nic do tyłu, także założoną skówką równie dobrze się sprawdza przy pisaniu, jak i bez skówki. Samo pióro jest ponad 13,5 cm długie, natomiast bez skówki 12, czyli wielkość taka w sam raz do dłoni. I pióro to waży 24 gramy. Porównajmy teraz z Perspektyw, które jest znacznie cięższym piórem. I Expert też cięższy. Jak już mówiłem wcześniej, Waterman produkuje całą gamę modeli Hemisphere w różnych kolorach i w różnych wykończeniach materiałowych. Każdy na pewno znajdzie dla siebie odpowiednią kompozycję barw. To świetne pióro, wół roboczy, który nie zawiedzie w wielu podbramkowych sytuacjach.